Witajcie kochani na dzisiejszym filmie. Jesteśmy teraz w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o stanie mistycznej błogości. Zapraszam. Stan mistycznego takiego połączenia z wszechświatem jest niezwykle głębokim stanem. Niewiele osób ten stan osiąga, bo w moim poczuciu, jak ktoś raz tego stanu zazna, to już będzie chciał całym sobą do niego powrócić. Myślę, że wielu z Was mieliście kiedyś taki stan lub stan do niego zbliżony, taki stan absolutnego połączenia, stan bez negatywizmu, stan, w którym wszystko wydaje się w porządku i jest takim. Kochani, ten stan, do niego prowadzą nauki duchowe i też te prawdziwe, wynikają z tego stanu, z niego wypływają, są do niego zaproszeniem. W toku rozmowy z przyjacielem, z OL-em... Stan błogości. Właśnie czasem jest tak, że ja zauważyłem, że on umyka. Umyka i wtedy nagle przychodzi, przynajmniej mój umysł przychodzi w ostatnim czasie i mówi, coś jest nie tak, ten stan umyka, ty jesteś na niewłaściwej drodze, na pewno zgrzeszyłeś, na pewno narobiłeś coś, na pewno nie idziesz ścieżką ducha, bo ten stan błogości gdzieś znika i pojawia się chęć przywrócenia go na siłę wtedy. Dobra. Oczywiście tak się zdarza, że z różnych przyczyn my, jeżeli mamy to doznanie mistyczne, wychodzimy z niego. W zasadzie jest to bardzo proste i nauki duchowe mówią o tym wprost, dlaczego tak się dzieje. No, wychodzimy z stanu duchowego i dlatego doświadczamy stanu tego po prostu dualnego, stanu, w którym niektóre rzeczy nas smucą, inne nas cieszą i nie mamy tego takiego prawdziwego, bardzo głębokiego połączenia z duchem. Tracimy ten stan po prostu. Dlaczego ten stan tracimy? Bo z niego wyszliśmy. Dlaczego z niego wyszliśmy? Bo zechcieliśmy z niego wyjść. Teraz na pewno może się w tobie odezwać takie coś, nie, Toma, to nie jest prawda. Ja nie chciałem wyjść z tego stanu, ja całym sobą chciałbym, żeby on był, żeby on powrócił i żeby się do niego jakoś może jeszcze dostać. Nie znam osoby, która przeforsowała się tam. Znam za to osoby, które doświadczają tego, ale pomimo tego, co się zadziało w ich życiu. A nie dlatego, że ktoś coś gdzieś osiągnął, ktoś gdzieś się domedytował czy domodlił do tego Boga. Bo tutaj, kochani, to jest trochę tak, że to jest tak, jakby nasze dążenia to było jeżdżenie samochodem po kontynencie, tak? Jeździsz sobie samochodem po kontynencie, gdzieś dążysz, pewnie na tym kontynencie możesz go całego zwiedzić. Stan duchowej i mistycznej błogości jest stanem spoza dążenia, jest stanem spoza tego sposobu w ogóle myślenia w całości ludzkiego. I to jest trochę tak, jakby chcieć jeździć samochodem po kontynencie, żeby dostać się na inny kontynent, na który trzeba przelecieć samolotem. To trochę w ten sposób jest. Tak więc my... Samolot leci. To on zabiera nas, albo nas woła głos ducha w tym momencie. W normalnych okolicznościach pewnie ten odgłos przelatującego samolotu by trzeba było należy wyciąć, a w tym momencie można go zostawić. Kochani, my tym samolotem dostaniemy się do ducha, czy inaczej duch nas zawoła i po nas przyleci, jak my pójdziemy na lotnisko i będziemy cierpliwie czekać. A nie, że my się gdzieś tam dopchamy, czy my gdzieś tam się doforsujemy. Zrozum. Sposób, w jaki człowiek odsunął się od ducha, jest jemu nieznany. Innymi słowy, jeżeli byś wiedział dokładnie, w jaki sposób oddalasz się od Boga, w którym miejscu, w którym milimetrze twojej psychostruktury odsuwasz się od Boga i odpychasz od siebie to doświadczenie Stwórcy, który jest twoim domem, gdybyś widział to, gdzie to robisz, gwarantuję ci, że natychmiast byś zaprzestał. To więc tutaj musimy zrozumieć, że nasza psychika jest jedną wielką pułapką. Tak? To jest pułapka. Ta ludzka psychostruktura to jest pułapka. I teraz my potrzebujemy otworzyć się na to, żeby ten duch nas pokierował na lotnisko i zabrał. I czasami jest tak, że my nie wiemy, czym jest samolot. My nie wiemy, czym jest ta błogość i czym ona się charakteryzuje. Jak ktoś nas zabiera na lotnisko albo w okolice lotniska, gdzie latają samoloty,
to wtedy zaczynają nam się odpalać przeróżne rzeczy. Nie, 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 nie. To nie jest właściwe miejsce w twoim życiu. Nie powinieneś tutaj być. Powinieneś być w ogóle gdzieś zupełnie indziej. Powinieneś natychmiast stąd wyjść, bo latają samoloty, a ty tego nie znasz. Zrozumcie, proszę, że dla człowieka utożsamionego z myślami, dla człowieka będącego w energii egotycznej silnie, stany duchowe są niezrozumiałe. Nie tylko niezrozumiałe, człowiek może ich nie chcieć, może je odrzucać, może je powiedzieć mu, nie, 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 to w inną drogę ja chcę iść. Ja chcę iść dalej moim autkiem, a lotniska, czyli coś, co cię zabiera z tego kontynentu na inny, to nie jest moja rzecz, może za 10 lat albo w następnym wcieleniu. Kochani, zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie na warsztat Runy Mocy 4-7 maja. Tylko zmiana miejsca, to jest Ptasia Dolina nieopodal Jawora, województwo dolnośląskie, warsztat dotyczący wyrażania siebie, twojej mocy, twórczości. Warsztat będzie bardzo kameralny, kilkunastu uczestników, głębokie procesy, odnowienie twórcze, jeżeli zależy ci na takich rzeczach, na takich tematach, to zapraszamy gorąco, tak jak mówię, tematy warsztatów nie są powtarzane, ten jest unikatowy. Linki znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. Ostatnie 4 miejsca na moment kręcenia tego filmu. Ta błogość, kochani, ona pojawia się spontanicznie. Pojawia się często niespodziewanie. Pojawia się, bo ona chce przyjść. Innymi słowy, w nas już jest Bóg. Już w tym momencie i On chce przebudzić, czyli zrzucić z siebie tą psychostrukturę. To jest taka wylinka. A więc szukanie Boga indziej niż wewnątrz nie ma sensu. Ludzie ze swoim wnętrzem często są skonfliktowani, są pokłóceni z własnym wnętrzem, z tym, co się dzieje. To wnętrze jest oczywiście reprezentowane na zewnątrz przez życie, do którego większość ludzi ma nastawienie w jakiś sposób antagonistyczne, że z nim walczy w ten czy w inny sposób. A to chodzi o to, żeby wykorzystać te sytuacje, które wydarzają się w naszym życiu, od A do Z do tego, żeby się pojednać ze sobą, czyli ze Stwórcą w tobie i dzięki temu unieść się. Pozwolić, żebyśmy zostali wyniesieni, aby te kajdany zostały zrzucone. I teraz wiem, że to, co mówię, jest z pewnego poziomu wychodzi, z pewnej głębi wypływa i dla części ludzi to może być niezrozumiałe albo może gdzieś coś świtać, ale nie do końca jakby jeszcze być wyłapywane. Jeżeli tak jest, z serca zapraszam jak zawsze na wideokurs Droga do Boga, w którym jest to prezentacja takiej głębokiej, mistycznej drogi, którą dali w niebowstąpieni mistrzowie w tej książce Wykłady w niebowstąpienie mistrzów. I ta książka jest z komentarzem nagrana w pięknej scenerii, a oprócz tego dostajecie w bonusie nagrania, liczne nagrania z warsztatów, które prowadzę z unikalnymi przekazami od mistrzów. Tak więc w pakiecie tam macie w tym momencie ponad 44 godziny materiału. Czyli naprawdę sporo. I fajna liczba przy okazji. Tak więc link do kursu Droga do Boga znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Kochani, ta głębia i ten Bóg, On już jest. To jest to odwrócenie perspektywy. To już jest we mnie. Tak więc zamiast dążyć do czegoś gdzieś, żeby starać się dostać jakoś do Boga, to trzeba wyjść w inną stronę. Bóg jest we mnie już teraz. Jeżeli ja Go nie czuję, to czy czynię może coś w tym momencie, czym się próbuję od Niego odsunąć? Czy coś czynię? Więc to jest taka perspektywa bardziej zapytywania, gdzie ja zabrudzam to światło, gdzie ja Go nie wpuszczam do siebie, niż poszukiwanie wiecznego słońca, które, jak widzicie, wychodzi i jest cały czas tak naprawdę, tylko my odsłaniamy zasłony po prostu, kochani, dla niego. Tak więc mam taką po prostu sugestię, kochani. Jeżeli chcesz się dostać do Stwórcy, to zamiast chcieć się do niego dokopać, to lepiej zadaj sobie pytanie, czy ja gdzieś się przed nim nie zasłania, czy ja się gdzieś nie ukrywam. I to takie różne skałki, skałeczki, kochani, te różne takie miejsca, gdzie mamy takie szczelinki, gdzie to światło właśnie niby nie dociera, to my się właśnie w tych szczelinkach, kochani, pochowaliśmy w tych szczelinkach i to my mamy z nich wyjść, my z naszą wolą wyjść do światła, a nie, że po prostu szukamy w tej naszej ciemności światła. Więc to chodzi o takie przepoczwarzenie, o wylinkę taką wewnętrzną, o zrzucenie z siebie tych kajdan, po prostu tej psychostrukturę, która de facto służy utrzymywaniu samego siebie. To jest, kochani, taki
w zasadzie definicja toksycznego systemu naszego wewnętrznego. System ego służy do utrzymania systemu ego. Nie ma innego celu. Dlatego przebudzenie duchowe jest zrzuceniem tych kajdan, które są... Każdy ma swoją unikatową norkę i każdy się potrzebuje z niej wyjść czy wyczołgać sam, bo go już zmęczyła po prostu ta ciemność. Tak więc nie myśl o innych, tylko patrz na to, czy ty gdzieś tam w tych swoich norkach, kazamatach nie nurkujesz, a jeżeli to robisz, to trzeba po prostu wyjść, dać się zawołać światłu i nie bój się tego doświadczenia, które się pojawia, które jest odmienne, zupełnie odmienne niż to, co znałeś do tej pory. Bo tutaj też trzeba mieć taką jasność. Mistyczna błogość jest odmienna od doświadczenia większości ludzi. Jesteśmy w trakcie planetarnego przebudzenia, kochani. Świadomość się budzi kolektywnie i to, o czym teraz mówię, jest znane coraz większej liczbie ludzi, jest przez nich urozumiane. A propos blogości. A propos blogości. No właśnie, co tam a propos blogości? A propos blogości, no to z tą blogością. Jest tak, że u mnie się tak zadziało, niesamowicie, właśnie to, co słuchając, co Toma nagrywa na tym filmie, ta pułapka, że nie jesteś tym, bo nie odczuwasz stanu błogości. W tej sekundzie. I, a że będziesz za 5 dni odczuwał, no to no, nie to wiadomo. I to bardzo zaskakuje, kiedy ta błogość przychodzi, no, bo ona przychodzi totalnie spontanicznie. Tego się nie da zaplanować. Tak. I też nie ma się, zauważyłem, nie ma się co przywiązywać, bo tak. Przywiązuje się sam tylko i wyłącznie do informacji o tym, że to było już. Tak, bo dzisiejsza manna jest dzisiejszą manną, tak. A wczorajsza wczorajszą i trzeba patrzeć na to, co jest dzisiaj, a nie to, co wczoraj, bo tak to można czekać nie wiadomo na co. W momencie, kiedy Bóg uzdrawiał mnie teraz w marcu i odsunął mnie od wszystkich moich działań, tych takich duchowych, i nagle rzucił mnie w materię, rzucił mnie w robienie lampek. W ogóle notabene to ja pokażemy wam te lampki, Ola, bo moim zdaniem one są po prostu totalnie boskie. Jestem zakochany w każdej. To są boskie lampki. I robiąc te lampki, ta błogość spływa podczas robienia tych lampek. I podczas patrzenia też. Podczas patrzenia też. Od strony odbiorcy też to tak działa. Tak, i to jest niesamowite, bo to pokazuje, że nieważne co robię, jeśli robię to z ducha, jestem obecny, to ta błogość przychodzi, ja na nią nie mam kontroli. Ona jest takim... To z drugą strony, ona ma kontrolę nad nami i my mamy za nią podążać, to wtedy ona się pojawia, a nie tak, że my sobie wymyślimy, gdzie duch spłynie. To ja mam iść za nim i jego słuchać i wyjść z tej mojej jaskini, a nie, że ja będę mówił duchu, to ty łaskawie wyjdź tu, bo ja tu jestem z ego. No, no sorry. No bez sensu. To tak nie działa. No. A błogość przyszła w bardzo przyziemny, niespodziewany sposób, robiąc te lampeczki. Ta błogość jest inna. Ona jest jakościowo inna po prostu od wielu rzeczy. Tak więc zapraszam wszystkich do podróży głębokiej, wewnętrznej. Do siebie, do Stwórcy, w Tobie. Kocham Was. Dziękuję za wspieranie kanału. Dziękuję za to, że jesteście. I jak zawsze zapraszam na najbliższe wydarzenia. Tutaj macie link do sekcji ze spotkaniami. Wszystkiego dobrego.